Łączymy nagryweczkę. To jest Kaszo z Flaszo tak zwany, czyli Szako z Flaszem. Caitlyn 90% win ratio, to będzie defeat. Nice ban. Ja zacznę banować Ludzka albo Lee Sina, o. No to są dwa czempiony, których on tak bardzo kurwa dosyć. Lucian ma najwyższy pick rate ze wszystkich czempionów w tej chwili w ogóle, to jest też taka ciekawostka. Ludzek ma najwyższy pick rate ze wszystkich czempionów w lidze aktualnie. Razem z Lee Sinem. Dwa raki. Idź stąd. Idź stąd. Ja nie robię za dymek. Boże, Ola, tyle lat jesteś na tym świecie i na tym streamie, a dalej się nauczyłaś, że w Linki Dordo się nie klika. Ja nawet nie klikam, żeby to sprawdzić. Ja nawet nie chcę. Ja wiem, że Dordo jak chcesz rzucić, to albo obrzydzi mi jedzenie, albo całe życie, albo zniszczy mój światopogląd. Ja nie chcę. Naprawdę. Nie chcę. Tak, idź stąd, idź być holownikiem gdzie indziej. Gramy Kaszo z Flaszo, do tego będziemy grali jakiś bardzo fancy build. Jeszcze nie wiem jaki, ale będzie na pewno zabawa. Ja ostatnio nagrałem i wrzuciłem ten wybitnie bzdurny build, którym grałem? Chyba tak. Ale to była przegrana gierka akurat wtedy. Jak chcesz się bawić w Assassina, to AP Szako jest jedynym Szako, który ma jakiś większy sens z lasu. Coś ty kretynie wrzucił. Nie mogę ci dać, bo nie mam tutaj opcji takiej. Od tym oknie bym się beta pomyśliwie wywalił. Nie wiem, Fredericks nawet. Nie pamiętam co ja wziąłem. Nie pod penę. Już wiem co ja mam za runki, dobra. 15 AS-u. AP, armor z HP, jadę chyba. Pierwsza krew, mój teammate. Is it impossible? Kaszo z Flaszą. Dobra, ale dajemy jeden punkt jeszcze do Q, żeby mieć trochę dłuższą niewidkę na te całe 2,25. Dopiero potem będziemy maksować dalej. Ogólnie pod Apeszako się maksuje, nie? Q się nie maksuje na Apeszako. Traktuje się jako doskok po prostu. Ale że ja gram bardziej czymś szalonym, to będzie taka hybryda trochę, bo tutaj gramy pod Fervora, a będziemy lecieli pod AP za tak speedem. To musimy trochę zmienić te itemki. Mogłem go zignajtować, miałbym pierwszą krew. Fuck my life. A, nie mogłem go zignajtować, bo gram z Flaszem przecież. O Boże, zapomniałem o co. Dobrze, że nie spróbowałem go zignajtować, nie splashował w miejscu, nie? Dobra, trzeba zrobić recall. Ujdzie Dynox. Mogło być lepszy, ale nie jest tragiczny. Czemu z Flaszem? Bo to jest Kaszo z Flaszo, tak zwany. To jest outplayowanie Flaszem przeciwników i samego siebie przy okazji, bo przed chwilą prawie sflaszowałem, próbując ignajtować, więc... Dobrze, że się w porę powstrzymałem.
Siema. Tak, i pierwszej krwi też bym nie miał zresztą, bo przecież pierwszą krew zrobił mój teammate, którego bardzo pochwaliłem w drużynie. Pamiętajcie, musicie chwalić swoich teammate'ów. Wiecie, że są chujowi, ale musicie i tak ich chwalić. O, zobaczcie, i teraz piszecie magiczne dwie literki. WP. I gościa po prostu ego w tej chwili rośnie, a teraz mu piszecie not Gucci. I on już wie, że teraz spierdolił sprawę i będzie musiał się poprawić na następny raz. No dawaj go! Znaczy ją. Prenda! Ale to było dobre! Widzicie, jak ją zamordowałem prawym? Właśnie dlatego, Fervor tam do pełna wystakował. Nie, ja gram Fervor? Ja zmieniłem masterki? Nie, zmieniłem, dobra. To Fervor był pewnie do pełna wystakowany, widzieliście ten damage? Ktoś nie wiedział, co się dzieje. AD nam wzrosło dzięki temu, że mieliśmy Fervor wystakowany, było więcej AD, dzięki czemu Tushi w Poison bił mocniej. Boskość. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Bierzemy Red Smite. To jest bardzo ważne w tym buildzie. Ja właśnie się nie umiem, Fredrix, jakoś nauczyć, że mam tego flash. Nichuj. No co, gram szako z flashem, to albo tego flasha w ogóle nie używam, albo go używam próbując ignite'ować. Czemu E się wyczekuje? Otóż, przyjacielu, E się wyczekuje z racji takiej, że E po reworku bije missing health'a, procent missing health bije. Nie bije bazowej wartości jakiejś tam fajnej, tylko bije missing health'a, czyli im mniej przeciwnik ma HP, tym więcej mu z tego E uderzymy, czyli E jest typowym finisherem, tak? Na zasadzie takiej, że zbijasz kogoś do bardzo niskiej ilości HP i dopiero używasz E. No ewentualnie jak się gra AP, no to się to E rzuca wcześniej, no bo po prostu robi wtedy damage jakiś tak większy, ale przelicznika aż tak mocno za AP nie ścieli. Samo jak się miniony bije, nie? Ona miniony też działa ten missing health. Dlatego Shaco się fajnie barony teraz styluje, bo missing health. On jest cwany, a ja jestem cwańszy. Face the wind, a piece of shit, or something. Dobra. Nie wiemy, ile HP miał tak zwany Skar, holownik, rak. Więc to, co zrobię, jest risky, ale może zaprocentować. Albo umrę. Obie opcje są dobre. Jestem rak, niebo rak, holowniczek. Teraz robimy this will be fun, check this out. To jest tak zwany dive. Bardzo skomplikowana mechanika, której dużo osób z lowero nie potrafi wykonać. Ja też nie. Tu leci autoataczek od niej of doom. Pyk, teraz robimy tak, ona tibers nam w głowę. Jest real dobija. Patrzcie, robię to. Łatwo. Tibersa najlepiej jest smajtować, bo to jest plus 50 golda. Oczywiście ja tego nie zrobiłem, bo jestem leniwym cepem. I go nie zesmajtowałem, bo nie chciałem go gonić. Wolałem, żeby Trynda umierał. Tak, ale mamy flesza, więc możemy dive'ować. Mamy również first turret, bonus, dzielony na dwóch. WP bro, no thank you very much, bruch. I teraz jesteśmy mili, thanks, bruch. Dzisiaj nie jesteśmy kutasami. Dzisiaj nie. Dzisiaj jesteśmy mili dla graczy na Summoner's Rift. Oczywiście z przeciwników dalej się śmiejemy, na nich plujemy maestrym i laufem jak giną. Ale dla teammate'ów jesteśmy dobrymi graczami. Wzorowymi przywoływaczami jesteśmy dziś. Powiem coś? Nie wiem. Jestem upalony miłością, kappa. Dobra, mamy golda sporo, to trzeba cofnąć w końcu.
właśnie chyba nie wziąłem leków. Nie, napierdala mnie głowa generalnie, nie? Typowo. Migrena. Migrena jest taka fajna i to uczucie migrenowe jest też takie cudowne. Człowiek ma ochotę po prostu... Jedyne co, to się chce tylko żygać w sumie. Spać. Leżeć. I coś w tym stylu. Nie, migrena to jest zło. Swoiste zło. A z jakiegoś powodu liga potęguje te migreny, więc... Może to nie jest gra dla mnie. Czy oczywiście, że nie jest. Pieszczenie stulejki pomaga na ból głowy? No, widzicie, macie proti, moi drodzy YouTube'owi. Jeżeli was będzie bolała głowa, to musicie pieścić stulejkę. Ja nie mam stulejki. Jest mi przykro, bo nie mogę jej popieścić. Więc ból głowy mi nie przejdzie. Brawo, Soraka. Weszłaś w trapa. Teraz cię zburstują. Kaszo z flaszo. Check this out. Check this out. Zagrał, co? O, cie panie. Proszę tak nie robić. Tak nie robimy. Tak nie. Tak nie wolno. Traf to z Q, Pedryl. Traf Q. Dawaj. Potrafisz. O kurwa, jednak nie potrafi. Traf Q, traf Q. Traf Q. Łatwo. Będzie Tibers we mnie, uciekam. Teraz tutaj jest zapobiegawczy box i ona w niego wpadnie, jeśli będzie chciała mnie gonić. A mnie zaraz zje rak. Jednak nie. O kurwa, jednak tak. Raku, raku. Nieboraku. Oho, umieramy. Ale może zagramy Boga. Fervor. Fervor, baby. Weźmie na holownik. Wiedziałem, kurwa, że na hol weźmie. Musiał. On by nie wytrzymał, jakby nie wziął na hol, nie? Ale Bóg został zagrany? Został zagrany. Ale błysk się przydał. To nie można powiedzieć, że nie. Także Kaszo z Flaszo dał radę. Tak, lepsze kiedyś było EPOD AP. Miało wyższy przelicznik. I wyższą bazówkę. Teraz E prawie nie ma bazówki. 95 na czwartym poziomie. Kurwa. Marne kieszonkowe. Czy ma on nic? Do Soraka tam jakąś zierkę puściła, która nawet pomogła trochę. No po to jest, no. Oni mają holownik, a ja mam ambulans. No zobaczymy, kto kogo odholuje, no. Pek. Błysnąłem flashem, dokładnie. Użyłem zaklęcia błysku. Mam wrażenie, Ola, że powinienem w końcu zapytać, o co chodzi z tym otwieraczem, ale nie wiem, czy chcę. Elo? Siema. Siemka. Ambulans leczy. Trynda morduje. Prawy. O, R nie wcisnął. Brawo. Brawo, Trynda. Zapomniałeś o swojej najważniejszej umiejętności w grze. Wciśnięcia R, przyjacielu. Nic więcej nie było potrzebne, ale no cóż. Napisałbym mu well played. Ale on będzie wiedział, że wtedy będę z niego szydził. I może pójść awka albo coś. Ludzie mają sobą psychę na solo. Na przykład Caitlyn, widzicie ją? Ona też ma sobą psychę. Ojej, jeszcze miała ale na E. No, to jest... Ładnie to zagrała. Ła. Ten ręcz autoataczków. Nawrót. Pyk. O cholera, żebyś nie zabiła. Warto było? Czy warto było szaleć tak przez całe życie?
Chyba nie. O kurwa, nie, od tego to uciekamy. O, tu będzie zaraz magiczny outplay flasher i będzie problem. Wszyscy się muszą nauczyć, że od Dordolinków na tym czacie od co najmniej roku 2000 pańskiego 15 się nie otwiera. Wszyscy muszą o tym pamiętać. Jak Dordo wysyła link, ten link on jest i on po prostu jest, nie? Ale się go nie otwiera. Nigdy tego się nie robi. To zawsze źle procentuje. Nie dam ci, Ola, mojego otwieracza Twitcha z szafki. Nie dam ci. Już go schowałem, już nie leży na szafce. Żebyś mnie przyszła w nocy i mi nie zabrała. Patrzcie, on jest bestią. He's a beast. O kurwa! To wpadłem! Tak coś czułem, znaczy myślałem, że on holduje creepę dla tej, dla Kate'y. Ale Kate'a widzę z Namidzie, a Anka czekała z Tibersem, czyli sławnym outplayem. Z chujem i cegłami, o, Dordo jakieś fajne linki wysyła w takim razie. Nie, moment, do tego buildu muszą być buty na Magic Pen. Jednak nasz damage wywodzi się za Pen. To był bait na pajaca, dokładnie. Pajac został zbaitowany. No zrobili to, no. A moje reaction z kom było na tyle słabe, że nie wcisnąłem R-ki, żeby to ominąć. No ale w sumie face checkowałem, to jestem usprawiedliwiony. Jakbym nie face checkował, to nie byłoby usprawiedliwienia dla mojego słabego zagrania tego place'a zrobienia. O cię chuj, co on zrobił? Plagę. Zed jest dobry. Ej, mam flasha, nie? To mogę kogoś zburstać. Check this out. BOOM! Kaszo z flaszo. Mam to. Dubelek. Tripelek będzie, patrzcie na to. Tripelek, pyk. O ty kurwo. Pedryl. Why you do this? Ała, turret. Ej, halo. Co, czemu taki atak speed miał? Co jest kurwa? Rate of fire 400? Rakkery. Weź Angela Kasu i kurwa te linki od Dordo, chociaż weź purdżuj go, niech on tego nie wrzuca. Oglądałeś Dominik Alan Tutorials? To jest najlepszy kanał na YouTubie. Alan robi najlepsze tutoriale ever. Ale widzicie, bo to jest kanał dla mądrych ludzi, bo trzeba poznać historię tego człowieka. Tobie się pewnie nie chciało w nią zagłębić, ani szukać, kim tak naprawdę jest Alan. Alan jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Alan jest człowiekiem, który robi bardzo, bardzo inteligentną rzecz. Naprawdę bardzo mądrą i bardzo trudną i skomplikowaną rzecz. Także Alan nie jest po prostu zjebem z internetu, który robi jakieś bzdury. Tak jak jest na kanale Alan Tutorials. Tam jakieś było, już nie pamiętam, nie chciałem się szukać, już coś zapomniałem. Przesłanie tego kanału Alan Tutorials, co prawda. Ogólnie ta osoba to nie jest, znaczy on ma na imię Alan oczywiście. Ma nazwisko też w jakiś tam sposób, ja znam to nazwisko, mogłem ci powiedzieć, ale wtedy zabiorę ci zabawę szukania, kim jest tak naprawdę Alan i co Alan robi w swoim życiu. Tak bez kappy. Ale kanał Alan Tutorials zaiste, jest fajny. Ja na przykład uwielbiam Disc Tutorial, to jest chyba mój ulubiony tutorial ze wszystkich. Puścimy zaraz sobie na streamie. Disc Tutorial jest spoko. Dobra, buty mamy. Teraz budujemy cooldown reduction tak zwany i budujemy sobie nasz Rastlifa. Jazda.
No właśnie powiedziałem, że nie powiem wam, kim jest Alan, jak ma na imię i nazwisko, bo go znajdziecie. Znaczy na imię to wiecie, Alan, tak? Ale nie powiem wam, jakie jest nazwisko Alana, bo stracicie frajdę z szukania. Ja kurwa siedziałem i szukałem bardzo długo, kim jest tak naprawdę Alan i skąd powstał kanał Alan Tutorials, tak? I co ten kanał ma na myśli i ogólnie... Ja myślałem, że to osoba, która tworzy ten kanał, jest wybitnie spierdolona, to jest jakiś idiota po prostu. I to jest kanał taki, wiecie, na zasadzie... jeden z miliona, tak? Durnych kanałów, na których po prostu jest jakaś psychodelka. Ale nie, wbrew pozorom nie. Alan jest naprawdę bardzo inteligentnym człowiekiem. I to nie jest taki typowo durny kanał. Czy Alan jest Anglikiem? Nie wiem. W sumie... Nie kojarzę. Skąd on jest? Ja pierdolę, miło wszystko zjebał. Podał debil, kurwa. Teraz nie będą mieli zabawy, stary. Kaszo z flaszo, prawie. Jakbym miał Ignite, to bym zabił. Był plan. Ale się miłość nie wchodzi, kurwa, ale znaczy nie, no inaczej. Jak ja znalazłem kanał Alana, to jeszcze nie było explainingu ani miningu, że tak powiem, innych kanałów na YouTubie, które nagrywały tam właśnie Alana. Jakieś te pierdoły. Ogólnie jak Alan Tutorials powstało, to Reddit wybuchł. Ale może komuś się będzie chciało szukać z osób z YouTube'a, które obejrzą, kim jest Alan z kanału Alan Tutorials. No, bo my z Kucem to jeszcze oglądaliśmy. Kiedy to było, kurwa? To jest ze 3 lata temu. To jakoś zaraz, prawie że na początku, jak Alan zaczął, jak ten kanał powstał. My żeśmy to oglądali. I żeśmy kminili, kto to jest i co on w ogóle robi. Żeśmy tam, pamiętam, po komentarzach szukali, w końcu ktoś go znalazł, po Reddicie. Ktoś tam dochodził do czegoś, Elomonte. Ale też nie byli pewni, aż w końcu tam się udało, nie? I żeśmy znaleźli, kto to jest. Weź spierdalaj. Zostaw mnie, holownik. Chodź, trynda. Uderzmy prawym, ho! Trynda! Ej, Trynda mnie nie chce. Trynda idzie bić prawy wankę, on chce bić małe dziewczynki. Co za jebany zwierzak. Boże, Trynda, to jest już zwyrodnialstwo! Nie masz, do czego cię doprowadziło zwyrodnialstwo. A on Amazonie i cię ograła. A holownik cię wziął na hol. Let's dance, baby! Hello. Splashowałem w miejscu, bo chciałem zignajtować. Fuck my life. O Boże, zapomniałem o tym. Nie, Alan Tutorial to nie jest taki How to Basic. How to Basic to po prostu, wiecie, no każdy zna How to Basic, tak? Sławne, kochane. Alan trochę coś innego robi. Alan robi trochę bardziej psychodeliczne te rzeczy. Kurwa, ja splashowałem w miejscu tutaj. Pierwszy fail flasha. Pierwszy. To jest i tak w ogóle cudem, bo ja ostatni raz szako z flashem grałem jakieś 1,5 roku temu. Nie no dobra, jakoś chyba w poprzednim sezonie grałem, bo chyba ktoś mnie namówił do tego. Bo jest takie przyzwyczajenie, gracie szako, to jesteście pewni, że na tym lub na tym, no zależy gdzie sobie tam ustawiacie, tak? Ja zawsze mam na FC aktywy. To zawsze macie coś, co robi coś przeciwnikowi, tak? Czyli albo bije go w mordę, czyli Ignite, albo wrzuca mu tak zwane wyczerpanie, czyli Exhausta, tak? A tutaj się okazało, no i się człowiek zapomina, chce zdemedżować, a szybkim combo i nagle się okazuje, że mu flashuje w twarz. No. Po prostu szako z flashem się nie gra, no. Czy można, no. Widziałem też takich, co grali OTP szako z flashem. Byłem wręcz zdziwiony, bo naprawdę... O kurwa. Ojej. Ojej.
No to chyba Fribaro. O, tutaj Ari coś tam, lisica strzela ogonem, nie? Nie bardzo. Alan pokazuje w stanie, to bardzo możliwe. Telo kwiat. Ja wiem, że Kaszo z Flaszo to troll, Fredrik. Ja o tym wiem. Ja o tym wiem. Dlatego sam się właśnie... To jest takie, bo to jest, wiesz, to... Jak zrobisz dobrze, to trollujesz przeciwnika. Jak zrobisz źle, to trollujesz samą siebie, tak? To jest świnka. Czyli to jest taki miecz obosieczny, Szako z Flaszo. Kaszo z Flaszo. Jedyny minus, jakie tego buildu poczułem, to jest fakt przeżywalności. Ciężko jest nastakować ten fervor. Mamy niby sporo tego attack speedu, ale i tak jest ciężko ten fervor nastakować. Szkoda, że takiego tańca Szako nie ma na jakimś tym, jakimś emoji. Oddać to. Moje. Uuu, no proszę! I miałem dobić! Spierdzieliłem sprawę. Wall damage! Miałem flash. BOOM! To było takie... Pamiętacie czasy wojny, nie? Pewnie się uczyliście w szkole. Wiecie, jak wyglądają egzekucje. To mniej więcej tak wyglądało. Chłopaki, Baron! Go Baron. Chociaż ja bym był raczej zakończeniem tej gry w pełni, bo zaraz będę niebotycznie useless pewnie. O, tutaj jest dziesianka. Tu jest Skar. Tu jest Anka. Ale ja jej pokażę zaraz triki. Because tricks damage. Ona pokazała mi trik. A ja jej też pokazał trik. Pyk. Łatwo. Nie, na holownik nam wzięli tą Aneczkę, pedofile. Ała. O kurwa, zestunował mnie. Jak to się stało, żebyśmy ich nie wybili? Ilu ich tutaj było przy życiu, przepraszam bardzo. Ucieka. Trynda, życiówka! Trynda nawet Erki nie spalił, no co jest? Tak, Racu, bo boksy Szako nie działają na Barona. Jest, nie wiem jaki jest tego powód, ale po reworku... Nie, inaczej. Na początku po reworku boksy Szako działały na Barona. Znaczy, pół na pół działały. Po którymś patchu działały pół na pół, czyli raz się aktywowały, raz nie. Po kolejnym jakimś patchu w ogóle przestały się aktywować. Myślę, że to jest błąd generalnie. Jeden z wielu, który jest po prostu nienaprawiony. I wcale się nie zdziwił. O, i Gordon wjechał z dyszeczką. Niestety nie mogę ci... Nie mogę Gordon teraz. Dzięki Gordon wielkie za dychę. Ja bardzo chętnie Gordon puszczę ci tę piosenkę, tylko za chwilę, bo teraz nagrywam i nie mogę, bo copyrighty mnie zabiją. Także po tym meczyku. Gordon. Ale dzięki. Kłaniam się nisko. Myślałem, że Keita z Uwarek standuje, ale nie. Zabrałem tej Ari, to Blue, tak szczerze mówiąc, ona nieźle gra, więc... Niech bierze. Wiem, Racuch. Tak naprawdę to przy full... Nawet nie musisz mieć full buildu, żeby tym buildem na Szako, który podałem, zrobić ten... Zrobić Barona solo. Nie musisz mieć full buildu, musisz mieć Titanic Hydrę, Blood Razory. Co ja tam jeszcze podawałem w tym buildzie? Nie wiem. Kurwa, nie pamiętam.
Nie pamiętam. Oh fuck my life. Just lay your head and daddy slap your back. Miałem flesza, nie? Dzięki Gordo za kolejną piątkę. Fuck, mogę ją skasować. Zjebałem to, miałem flesza przecież. Stałem outplay. Nie pamiętam co ten, co tam robiłem. W tym buildzie, ale tam z czterema itemami może zrobić solo. Boltrka i Trinitkę. Trinitkę z Tetani Hydrę, Trinitkę i Blood Razorę. Jesteś w stanie zrobić solo Barona. Że ta Anka to przeżyła, no kys. Tibers mi strasznie napierdolił. A, no kół mi zrobiło 1000 damage'a, da. 47 MRS'a, no to jest szał pieroga na patelni przy takich statystykach. Przegram tą grę. No ona była łatwa, ale ją przegram. I to mówię ja, z tego miejsca, w tej chwili. Że gra jest przegrana. Nawet się spodziewałem, że będzie inny wynik. Ale będę próbował. Kiedyś jeszcze może w fazach będzie, ale bardziej bym się skłaniał tutaj ku temu, żebyś kupił sobie tego. Playgroundsy. Battlegroundsy znaczy. PUB. Anka jest taka sneaky. My wiemy, że ona lubi zrobić burścik, taki wiecie, z dupy. Musimy ją wyczekać dobrze. My jesteśmy w stanie ją skasować, tylko nie mam Ignite'a, żebym nie sfreshował w miejscu. Kurwa. Dobra, idę teamfightować z drużyną. No w ogóle cały czas turret tutaj. Całkiem niezła opcja. Oni tutaj mają... O kurwanska. Nie. Nu, chłopa. Uuu, Ania zrobiła outplay. Splashowałem znowu w miejscu, kurwa. Kiss myself, się zabiję zaraz. Ten w boksy wpadnie, go dojadą, nie? Patrzcie, check this out. Jednak go nie dojechały, ale dojedzie go skillshot zawsze na propsie. Znowu splashowałem w miejscu, o Jezu. So bad. A to, że ty mi wróżysz, żebym wygrał, to wcale nie znaczy, że wygram. Mówię, ja tu się bardziej skłaniam ku przegranej, jeśli chodzi o tą gierkę, chociaż z drugiej strony całkiem nieźle sobie Tari radzi. Dziewoja zasługuje, żeby wygrać, bo sobie klika całkiem ładnie. Cofnij, Ari. Słońce, ty moje najdroższe, cofnij. Powiem tak, mam to zaraz. No już go, na butle! Boom, pięknie! 10 out of 10. Why, Israel? Don't hurt me, please. No more. Wardzioch. I teraz robimy nawrotkę. O kurwa, nie robimy nawrotki. Never mind. W ogóle w którymś patchu dodali, że Shaco przy Rikalu się śmieje. Ja mogę się założyć, że tego nie było. Jestem tego wręcz pewien w 100%. Że nawet po reworku nie było tak, że Shaco przy Rikalu się śmiał. Tak sam z siebie, nie? A teraz Shaco przy Rikalu się śmieje, patrzcie, no. Tego nie było. Na stówę. Dobra, i teraz teoretycznie do tego magicznego buildu powinniśmy zrobić Rabadona, żeby trochę boostnąć ilość APM. Iśkubałek. W ostatnim patchu daje, no właśnie myślałem, bo no, tego nie było. I wiem, że tego nie było. Jeszcze powinien być śmiech globalny na mapie, jak się kogoś zabija. Jak łapiecie takiego jednego idiotę, który puszuje gdzieś tam bota czy topa w 30 i go zabijacie na combo, i powinien być śmiech globalny.
Aha, czyli dodali u wszystkich postaci, że tam tych patch notesów, ja to wiecie, tak tylko tak wskoczę na patch notesy, przecież tam patrzę, schodzę szako, nie ma nic, wychodzę. Kaszo z flasha trochę mnie tutaj, kurczę, stopuje. Trochę burst tracę. To jest lekko bolesne, bo faktycznie ten burst jest mniejszy. Brakuje mi troszkę tego ignite'a, tylko finishera, nie? Kurde, te trapy tutaj trochę bolą. Nie wiem, gdzie te trapy stoją. Tam mogę wejść Kaitę zabić, ale... Ale nie wiem, gdzie są trapy. Jak wpadnę w trap... No spier... Jezu, jakie to jest agresywne. Wręcz weneryczne, bym powiedział. Spier... Nawet więcej tutaj mają czerwonego warda paskudnego. Dla wstręciuszków. Let's dance. Czy to jest dobry pomysł? Generalnie możemy z Tryndą wziąć Barona. That's why we love Annie. Champion, który nie ma totalnie żadnych mechanik. Kurwa mać, ma heavy CCK plus wyjebiste OE damage. Jak to jest skonstruowane? Riot Games, please. To tak a propos tego, że możemy wziąć Barona. Ale Trix damage, nie? Ezreal reakcja, ziomek. A Trynda ich potnie, nie? Jednak, nie, Trynda z Flashem, jak Flasho, kurwa. Kaszo z Flasho. Nie wiem, koło miliona. Poszedłem odpuszczać bota, ale to nie jest dobry pomysł, bo nie wiem, czy na Barona nie pójdzie jakoś szalenie, więc muszę być tu w okolicy. Porady dla Lowello Shaco? Kurczę, myśleć. Nie dać się zabijać przez Ankę, tak jak ja się dałem zabić. Zaraz się mogę znowu dać zabić, bo chcę tu zwardować i jakieś boksy rozstawić. They are playing a lot of vision. No troszeczkę tak. O kurwa, wiedziałem. Wiedziałem, że się zabije, nie? Wiedziałem. Trynda, nic nie zrobiłeś w tym meczu. Nie pisz do mnie. To mnie się robi przykro. Nie widzę, żeby jakakolwiek linia była otwarta poza minem, którego teamowo otworzyliśmy. Więc Trynda nie spełnił swojej roboty. On nie ma prawa używać czatu. Najlepsze jest to, że jakbym miał więcej MRS-a, to i tak bym na combo zabijał. W sumie kupiłbym za dwa itemy na MRS. Jakbym grał powiedzmy pod AD, to bym kupił dwa itemy na MRS. Byłyby to buty i byłoby to Edge of Night, ewentualnie QSS. Dalej bym na combo zabijał. Znaczy ja wiem, że jestem useless, bo gram Shaco, muszę być useless, ale mogłaby drużyna mnie poczekać ewentualnie. Jakby poczekali, to może byłoby lepiej. Nie kupię Gordon Hexa, bo on z Hexem też mnie burstowała swoją drogą. Nie kupię Hexa, bo nie gram buildem, w którym jakikolwiek sens kupować Hexa, tak? Ta Anka zdechła? Zdechła. Ale i tak nic nie dało. Z gdzieś biegnie na topa. Shaco są useless. No of course, no gościu gram Shaco, ja nie mogę być useful.
Ja z definicji jestem useless. O kurwa. Umarłem. Boże święty. Tak, ja to lubię, jak ludzie piszą brain dead, useless. Chuj, że robisz im grę. Bierzesz obiektywy, gankujesz, dajesz fragi. On i tak ci napisze, że jesteś useless. Chuj z tego, że gdyby nie ty, to Bellini w życiu nie wygrał. To jest takie klasyczne. Miałem flesza, ale ona dysfleszowała, więc nie było sensu, żebym flashował. I tak mnie złapała autosem i tak. Także lepiej napisać na czacie, że ktoś jest useless, jak samemu się nic nie robi, gdzie ta gra powinna się skończyć 15 minut temu. Tak, no też raczej pod AD będę grał. Nie chcę się grać pod AD, bo pod AD ciężko jest grać jakkolwiek, żeby burstować. Ja nie lubię grać szako, który nie burstuje. Nie lubię grać szako pod tego. Pod tanka po prostu. Nie, no to nie jest postać, którą się gra pod tanka. Nie lubię, kurwa, nie umiem, nie chcę. Najzwyczajniej. Męczy mnie coś takiego. Grałem trochę, ale nie. Nie ma takiej opcji. No i tutaj ładnie Aneczka została złapana. Przysiad zrobiła. Teraz ja się idę dać złapać. Żeby nie było nudno. Bo drużyna to duże szanse miała oczywiście. O Jezu, Kaszo z flaszo! No robię to! Robię to, flash! Robię to! Where are you, Zeddy? On tam pobiegł. Nie, on tu pobiegł. Hello, Zed. Zabijemy na komboty. Soraka, kill me, kurwa. Dawaj go! Prawym go! W boksa! To jest bóg tej gry. MVP. MVP meczu. Soraka MVP. Kompotka, ja sobie 5 dolków. Razer Destructor 2. 150 zł kosztuje. Obecnie mam Destructora 1, która już po prostu się do niczego nie nadaje, bo jest ściorchana po 6 czy tam kurwa 8 latach, czy Bóg wie ilu. 6 lat na pewno ma ta podkładka, no. W każdym razie ma za długo. Już jeździ po całym biurku, więc się nie nadaje. Zresztą może starta strasznie też. Ale są najlepsze podkładki, ja nienawidzę materiałowych podkładek. No tylko w Razerze widziałem niematerialowe podkładki. No i disco zimne był dobry. Disco zimne był dobry. Z Miłoszem chyba grałem, nie? Ja grałem disco zimnym pod Blade'a. A Miłosz grał też jakimś Blue Shenem chyba grał na topie. Oj, był dobry mecz. Ale był wygrany. Team nie wierzył, a my żeśmy grę pokerowali. No ale to już też jest mech. Ja nie wiem, Żuk, nienawidzę materiałowych, kurwa, podkładek. Nienawidzę po prostu, dlatego nie kupię materiałowej podkładki, a jedyna podkładka, którą znam i która wiem, że jest dobra, to jest Destructor i ona nie jest materiałowa. Zgadnij, kurwa, kwiatek, dlaczego. Widownia może trochę za mała, pieniędzy trochę może za mało. Ale i tak będę grał jeszcze pewnie na zakończenie streamu, a za dwie mapki zagram. No nie wiem, jak lubicie miętosić, albo nie wiem, kurczę, całować te podkładki, albo nie wiem, spać na nich, to są spoko, no ja nie lubię. Mówię, no, taka, a nie inna w takim razie wychodzi. No i gra, która powinna trwać 25-27 minut, trwa już 45, zaraz ją przegram. Więc moja prognoza się sprawdzi za chwilkę. Tam był taki jeden fajny moment, bo
była zajebiście złapana Anka. Janka zginęła, ale nie zostało to wykorzystane i tak jakoś mocniej. No ja nie wiem, co ja mam w tym teamfajcie zrobić, bo nawet z realu nas nie strzeli, nie? Swoją drogą. LOL? Riot? Hello? Hello? Czemu on mnie bił? To było coś, co mi się bardzo nie podobało, bo to się nie powinno w ogóle wydarzyć. Dobra, idę spróbować zburstować Kate'a. Jeśli nie, to kys. Nie zburstuję Kate'a, bo nie mam dips. Obvious. No, ona się leczy więcej niż ja ją w ogóle biję, nie? To jest też niewiarygodne. Tym właśnie jest Shaco w sezonie 7. Słyszałem, że coś mają zrobić z tym Heraldem, ale nie czytałem. Widziałem na filmiku, że jakiś może ma być coś zamiast Heralda właśnie chyba. Ale nie specjalnie mnie to jakoś obchodziło, szczerze mówiąc. Mnie interesują tylko jedne zmiany tak naprawdę. Nerfy na tanków, nerfy na itemy dla tanków, czyli dla itemy dla homoseksualnych osób. I buffy na Shaco. To są trzy rzeczy, które mnie obchodzą, jeśli chodzi o patch notes'y. Jeżeli w patch notes, odpalam patch notes i nie widzę w patch notes'ie żadnej z tych części składowych, to dalej go nawet nie czytam, bo nie ma to dla mnie sensu. Czyli tak jak się spodziewałem, że gra będzie przegrana i faktycznie tak się wydarzyło, mówiłem. No zobaczymy jeszcze, jaki damage zrobiliśmy, jako ciekawostka. Jako ciekawostka... Mówiłem, że damage będzie przegrany. Ja zawsze mam rację. Jako ciekawostkę zrobiliśmy taki sam damage jak nasz połkujący AD carry, co jest dla mnie wręcz niewiarygodne i nie wiem, jakim cudem ktoś miał prawo napisać, że jestem useless, skoro ten typ dopiero nic nie robił. Ale okej. Okay. Niech będzie. Otóż tak wygląda smutny Shaco w sezonie... W sezonie 7. O! Oho, learn when to go tank, Shaco or AP. Ach, oh yeah, bro. Wouldn't last longer than 25 minutes if team know what to do. But they don't. So if just lose. Ciao. Tak wyglądają gry Shaco niestety, jeżeli gra trwa dłużej, jeżeli snowballujemy grę i gra trwa dłużej niż te ustalone powiedzmy 25 do 30 minut, to gra jest z reguły przegrana, nieważne jakim build. No ewentualnie jak idziemy tym zajebistym tankiem dla pedałów, ale to jest build dla ludzi homoseksualnych, a my takich nie lubimy i takimi nie jesteśmy.